Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was w moim gospodarstwie. Widzimy się kolejnego dnia, bo znowu południe, jak widzicie. No tak wychodzi, proszę państwa. Dzisiaj będziemy sobie grabić. Sianko w końcu, proszę państwa, trzeba pograbić siano, więc zrywamy sobie do case'a. I odpalamy. Powiem tak. Dość tęgie pokosy, tęga trawa. Więc na pewno trzeba troszeczkę wolniej jeździć. A to 8 na godzinę z tego względu, że nie przerzucić tego siana. Naprawdę trochę przeschło aż za mocno. Bo teraz naprawdę fajnie grzało. Więc muszę teraz sobie tak powoli, żeby to wiecie, dorzuciło wszędzie tak jak trzeba. Te siano. Podejrzewam, że będziemy jechać tak naokoło i później obracać się i pewnie w drugą stronę. Wiecie, taki mniejszy pokos robić. Tutaj tak będzie ponad 8 metrów szerokości. Więc jakieś nowe tęgi wałów robić, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu. Że później wiecie, że coś się z pasą nie stało, bo to też różnie może być. To jest tylko maszynka, czy właśnie trasa, czy to jest grajaka. Może grajaka jest nowa, a tu też parę mankamentów może powychodzić, więc wolę tutaj nie ryzykować pod tym względem. I wolę troszeczkę też wolniej jeździć. Widzę, że troszeczkę masz też pomysł tego braka. Troszeczkę bardziej skręcała, nie wiem, czy ten podnosi tutaj w tym kiedyś tak już trochę tak dojdzi. No niestety modyfikacje jakie są i tak trzeba sobie radzić. Czekajcie, bo ja tak sobie wziąłem, przecież mam klimatyzację włączoną, a nie zamknąłem drzwi. No można sobie rozgrabić na spokojnie, proszę państwa, to już jest luksus. No trochę poleżało to siano, bo 6 dni leżało ogólnie, więc troszeczkę to przeschło już tak moje za mocno aż. Ale to nic na to człowiek nie poradzi, nie jest tak problem, nie jest tak wychodzi. Proszę państwa, nie jest tak wychodzi, że jednak czaleczkę trochę bardziej przysłużyć, bo te deszcze były, bo przed tymi deszczami to ściąłem. I bez zboża miały wygodne, suche były itp. Ale jednak później po tych tym skoszeniu już wiadomo znowu te deszcze powróciły lekko, więc musiałem troszeczkę to odczekać, ale wiecie, ta matka już nie jest aż tak źle pod tym względem, żeby tutaj nie wyschło. Więc teraz mówimy na sianko, elegancko. Jeden kawałek będę miał głównie na kieszonkę, bo tam nie da się wysuszyć tego ziana, prawie. Tam będę musiał zrobić na kieszonkę, bo to schnie już tyle czasu, że są śnięte, a to nigdy woma nie idzie tego wcale wysuszyć. Więc no coś za coś, to się mówi. Nie patrzcie się tam do czego na przodzie, bo jeszcze klas stoi. No bo odcinek po odcinku, trzy odcinki z rzędu robię. Dzisiaj robię maraton, kurwa, normalnie wieczorny nagrywania. Niestety. Bo siatka przyjeżdża, powtarzam się. A siatka przyjeżdża ze szwagiem. Będę jak mniej przyjeżdżać, dlatego tak trzeba troszkę nagonić. To był teraz chyba na piątek odcinek. Tak na szybko liczę. Zresztą, żeby odcinki do niedzieli nagrać, nie będę miał. Już spokój. Dobra, teraz zrobimy tak. Tak jak wspominałem, ja chcę sobie zrobić to, proszę państwa, w jedną i w drugą. A więc nie chcę robić takich większych tęgich kłosów. Tak jak troszeczkę mniejszy, wygodniejszy dla mnie do ogarnięcia. Czekaj, tylko może zrobić tak sobie, jak to w życiu realnym sobie. Myślę, bez pośrodczniaka, bo to jak lub śniaka, to nigdy nie lubię. To w życiu realnym, czy to właśnie w farmingu. Bo później to wiadomo, czy w Polsce to było pasowane, czy to było malutki. No to tutaj no dla mnie nie jest to wcale wygodne. Sobie tak zrobimy, zobaczymy jak to będzie dla mnie wyglądało. A patrzcie, ten pokos nie jest taki w sumie, ten warek wcale nie jest taki mały. Więc no to tutaj no miarę to wychodzi. Więc tak jak z tym miał, proszę państwa. Ja się bardzo z tego cieszę, że jakoś tam to miarę przyzwoicie idzie. Kasik też na razie jakoś fajnie tutaj na razie daje sobie radę.
Nic tam się nie dzieje. Mam nadzieję, że sezon przetrzyma bez żadnych większych problemów. Bo widziałem, że tam lekko coś tam lekko płyn ucieka. Tylko żeby nie poszedł płyn, bo się troszeczkę martwi o to. Pompa wody taka troszeczkę, no... To jest niszczone życie, jak to się mówi. Jest. Tylko żeby to wytrzymało. I żeby się to nic nie działo. Żeby się nic tu nic nie, nie stanęło, to jest tyle. Troszeczkę mniejszy pokój zrobimy, to się nic nie stanie, proszę Państwa. To się nic i tak nie zmarnuje. Wiecie, to chcę troszeczkę mniejszy pokój zrobić, żeby ta pasa też została chciwie, bo ona i tak naprawdę zostanie teraz robią chciwie. Ta pasa jest ogólnie przeterana troszeczkę u mnie. On może z drugi sezon leci. Myślę, że tak sezon jeszcze pociągnie. Taką nadzieję, jeśli nic tam się nie stanie i nie zepsuje się ta prasa tak, żebyśmy jej nie naprawili. Bo tam już lekkie mankamenty wychodzą, wiadomo, bo łożyska na walcu już na jednym siedzi, albo może być kompletowane, że będą dwa łożyska zamawiane, nakładane po jednej drugiej stronie od razu, żeby to wiecie, szkultowo poszło. Gdzie tylko, że tam te tylko dwa łożyska wymienia, a tu myślę, że te sianokosy teraz wytrzyma. Niż to będzie ogarnąć między żniwami, czyli tak jak teraz skończyliśmy na razie na temat żniwa. Muszę sobie wlecieć pod ten czekaj otworzyć, bo tutaj jest przy klapie, żeby mnie zabrać jak klapę otwieracie, to został górna właśnie, górny walec. I to tam właśnie to łożysko pilniczyło, więc wolę nie ryzykować. Później jeszcze teraz myślę, że wytrzyma. No i wymienię sobie po prostu. To łożysko na spokojnie. Na spokojnie myślę, że to wytrzyma to ile to będzie. 100 kulek. To przyciąć na realność. Może tego nie będzie. Ale już mówię, to już będę troszkę zrobione. Będą chyba 200. Rzekła 200 parę kulek już mam zrobionych nią. Więc no już troszeczkę ona się tak. No, przemęciła. A myślę, że te 500 kulek w tym roku ogólnie w sumie zrobić, więc myślę, że jeszcze jeden sezon pociągnie. Pewnie trzeba będzie pomyśleć, albo czymś nowszym, albo czymś po prostu starszym, ale wydajniejszym. Tak się jakąś pasówkę kupić. I po prostu wymienić się. Może no, silniki już teraz mam. Mocne. Czy to end case. Znaczy, zawsze pod case'a będzie kupowana. Myślibyśmy nie kupować jakąś pasówkę, ale będzie. Będzie awarii, to i kurasy będzie mógł sobie latać, bo to nie jakieś, nie będzie jakiegoś większego wstydu wtedy. No bo tam będzie teraz jakaś pasówka. Jedna komorówka, wiecie, jakieś największe belki porobić. I też po prostu tego miejsca mniej zajmowało. Nie wiem, siano może raczej akurat nie, no bo siano bym chciał jakieś sobie piątki robić z tego względu, żeby to mógł poszło z tego pasują. Ale... już słoma, 150, jak mi się zdaje, że jak najbardziej by to pasowały. Bez żadnych problemów. No i miałoby to fajnie też wyglądało, no nie oszukuję mi się. O, już mi padzik się wie, zajebiście. Właśnie. Trzeba wziąć po cały ten zestaw i się pod zmiarzakę podmuchać. Tak delikatnie, ale przedmuchać, bo jakieś tam się sypy pierdoliły. Tutaj na pół roku już chyba jest. Na pół roku nawet chyba już jest. Jak to mam tą pełnicę. Taskmastera właśnie. Farmingowy. Joystick. Więc już może tam jakieś defekty wychodzić. W sensie sypu. No i tak to proszę Państwa jest. Ogólnie fajnie gościu przyjeżdża, teraz posłuchaj jeszcze. Jeszcze jedną rzepę. On mi bierze. Tam. Jeszcze jedną rzepę słowo bierze, że będzie brał. Na rzepę żyta. Żyta na kieszonkę. Zabrałem ogonę.
Elki to będzie się, bo boję sobie za was zrobić. A jestem przekonany tego, że mi to starczy na pewno. Tego co posiadam już. Do pewności. A szczerze, no co, na 2-3 miesiące będziemy robić pryzę na kieszonkę. Z pryzmy raczej powinno mi to starczyć tego co już posiadam. Więc nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Powinno mi starczyć. Zresztą i tak będę teraz robił jeszcze tą jedną łączkę, taką malutką za laskiem. Będę robił właśnie bardzo malutki. Tam nie będzie mi się upalało robić tą bałdy. Znaczy nie, małą pryzmę. Bo sobie zrobimy malutki. I będzie można sobie to komfortowo, ale czego później ogarnąć i dawać to krowom. Tak by mi zbrakło. A myślę, że tak nie zbraknie, będę przecież dostał 80 ton chyba sianki poprzedniego sezonu, więc no nie ma tutaj jakoś zbytnio tragedii. To mi na pewno starczy. Zobaczcie, że tak troszeczkę gadka mi się nie kleja, już troszeczkę jestem wodzajesz. Dwa tydzień, trzy tygodnie wodzę, śpię. Bo mnie zajebać, nie wiem, kurwa, 4 godziny. Mogę się kurwa wcale wysłać. Jeszcze teraz mi zaczyna jakaś lepa kurwa brać taka, że mnie nad boli. Biorę jakieś kurwa tabletki w chuj wie co. Ale tak mnie to kurwa napierdala. Dlatego tak troszeczkę... No, troszkę mi się tak to chwili. Jeszcze nie dojebane chodzę. I w kurzonej. Więc jak chodź kurzoncia, to jestem pod innym względem, ale już tam mniejsza o niżość. Po prostu gorszy, mocno gorszy dzień. Mam, no i po prostu, że dzień się kurwa kończy, moja się to pewnie jeszcze będzie kurwa gorszy. Ale to już mało ważne. Tutaj patrzcie, nie opyskałem tej soi tutaj. Chciałem zobaczyć, czy to będzie jakaś za mocna. Powiem ogólnie tak. Nie kawałek to mi trochę kurza. Muszę tutaj łąkę zakosić na tym pasku. Tak ona nie i to w 5, i to w 10 mi to nie pasuje ani tam do opysków, ani do niczego, ani do nawozów, więc muszę chyba tam zrobić sobie łączkę. Po co ten kawałek zrobić łączką i wtedy będę miał chyba spokój. Szczerze mówiąc, bo taki kuźwa niepasowny ten kawałeczek. Czekaj, ja też mam podglądany, niech możemy tu dograwić. No więc... trzeba będzie po prostu zasiać sobie chyba łączkę. A może robić ugór. Bo właśnie ten ugór tam pasował. Ja tego ugór zrobić, bo przecież agencja już mówi, żeby właśnie ugórować te pola. No to raz na rok kawałek, ale ja podejrzewam, że ten kawałek będzie w razie czego już został pewnie kuźwa na stałe, bo mi się nie opylało by. No i teraz patrz, wiadomo, tutaj jest też mankament, żeby lekko pszenicę sobie wjechać, bo wiadomo, tam pewnie pod pszenicą będzie lekko trawa będzie. To też może coś ogarnąć innego pod tym względem, żebym po prostu jakąś wygodę miał, łączkę zniwelować później, zobaczymy. A więc mam właśnie plan właśnie odnośnie tej właśnie obory, tej hali łukowej, a te bydło, żeby tutaj może ją wpakować, bo szczerze wygląda mi to lepiej, bo taki ten kinek nie jest wykorzystany na 100%, troszeczkę dalej od domu. Ale wycinał pasy, to co mi to szkodzi? Dojechać przed tym paszowozem? Nie ma żadnych problemów. Mógł sobie dojechać. Oby bo pasze miały blisko i to już mi wystarcza. Szczerze mówiąc. A w sumie nawet to by miał miejsce na pasze. To też by pasie pasowało. Czekajcie, żebym tu odsłanie to podgrabił. Dobra, udało się.
jakoś tam się udało, proszę Państwa, to mogli. Miałem możliwości, no i teraz będzie można sobie się obrócić i teraz odgrabić drugą stronę. Bo mówię, nie chcę taki podłogą osób robić, bo szkoda mi tej pasji. Ciągnika z jednej strony tak samo. Jako, że przyniosę wiadę, to jest moje właśnie zdanie, że przyjmować wiadę, to coś tam się będzie działo, czy nie. Jeśli lekko pinietę, to się nic nie stanie. Można zamęszczę podnowić. Dobrze. Do ogólnie mam tylko pszenicę, mam tylko to jedno pole. Soi to mam dużo, bo to mam ten duży kawał właśnie pola frost. Może pod kątem zobaczycie. No i tam przy życie chyba udać, bo to był ten kawałeczek tam właśnie. Więc. Więc troszeczkę tej serii powinniśmy tam jakoś ściągnąć. No więc jak pakuchy złamy ogólnie, hektarowo, mamy 2,5, 2,60 powiedzy. Pół hektara idzie na koszonkę, reszta idzie na żenówkę, więc no, zdrowiutko będzie w tym roku. Zdrowiutko za powiedzy, a trzeba będzie już poparcieć się za kimś, kto by mógł przyjechać mi tą powiedzę skosić. Ja sobie to odgrabię jeszcze, bo trochę tak będzie mnie to drażniło. To nie lubię takiej dzić. Tam pszenicę sobie wierzać. Zaraz sobie tam coś ułamnę i będzie dupa, a nie później zbieranie tej pszenicy. Troszeczkę na poprzedniego trochę taki tęgrzejszy pokłos będzie i finito. Jakoś to powolicie. To już powiem szczerze, kurwa, zwoliło mnie. Nie ukrywam. Zwoliło mnie to dzisiaj. Na 3 odcinki. 3 odcinek. Naprawdę tak sobie zliczyłem, tak sobie. Jak sobie tak jak chciałem, to właśnie praktycznie wychodzi mi to. Że chciałem 3 odcinki, no i te 3 odcinki. Udało się. Jeszcze nie do końca, bo jeszcze nie skończyłem. Wybać, ale już mogę powiedzieć, że jesteśmy bliżej niż dalej. Więc myślę, że do niedzieli powinniśmy to sobie nagrać, czyli we wtorek i będzie laleczka. Mówię, wczoraj przejeżdżałem, bo już nie będę siedział. Nagrywał tak. I tak, na szczęście, miałem możliwie inną spać. To te wieczorkami można sobie jeszcze w miarę posiedzieć i ponagrywać. Jest mi troszeczkę tą... Trzeba trochę to nadgodzić jakoś. Bo nie się nisko powinien, jak to się mówi. Niczaków nie będzie. No właśnie się odpowiem ze szwagiem i z matką na wakacje. Ja będę troszkę przekichany, bo będę sam, ale mam sobie radę. Jest gospodarką i nagrywanie, mam nadzieję. Wtedy bardziej na bieżąco będę sobie nagrywał. Bo może nie nawet robię sobie gdzieś na wyłożu coś w tym stylu, bo jednak tego bydła się ma, to naprawdę dużo się mi nabucha. Mówicie, żeby też miał pośrodstronnie kurwa funkcjonować. No ale myślę, że kurwa niedługo się uda mi ogarnąć kurwa tą antenę, żeby mi chcę streamować w końcu. No bo kurwa kupiłem maszt, tego masztu nie mam czasu kurwa sobie założyć. Przedłużkę bardziej niż maszt. Do masztu. Przedłużkę do masztu. Tylko ponad dardwo. No by było spostreamować sobie. Jakoś tak w miarę rozsądnie. Uuu, wyskoczyło pszczynko do mnie przyciążone. A to i tak wyskoczył mi jas. Może jak tam będziecie mieli jakąś ścinkę, ale... No właśnie nie wiem teraz, czy to jest wina kurwa karty graficznej, czy coś tego procesora, to już jest wina, czy...
i wiedzą, bo te dyski są praktycznie mało co zajechane, no bo to MVM kupowałem tamten roku bodajże tą terabajtówkę, to roku temu kupowałem tę dwunastkę. To nie powinno być jakieś tutaj kurwa zajechanych plików takich mocno ważących, też miałem około 30-40 giga może jeden filmik, więc to też jakoś dużo nie waży. Na topie mam więcej godzin naruchane właśnie właśnie godzin zapisanych dysków, zapisanych danych niż właśnie na komputerze. To pływa śmiga, a komputer coś już jednak nie domaga, ale to myślę, że w tym roku już trzeba inwestować w ten komputer. Ja sensownie sobie pieniążki dać i zainwestować. No, ja nie przedłużam dzisiejszego odcinka, bo to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to czekaj w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się, ja sobie jakoś i kanał. Cześć.